są momenty, w których rodzic myśli, że lepiej by to się już skończyło. Jak tak myśli, to nie mówi. A czasem tak myśli i tak robi i kończy to. Bo znam takie przypadki, że ktoś na przykład rehabilitowała właśnie samotna kobieta dwóch synków i na końcu tej drogi utopiła ich w beczkach i siebie zabiła. Czy takiego myślenia rodzice powinni się wstydzić? Tych chwil zwątpienia? Nie, chwile zwątpienia są kompletnie czymś naturalnym w życiu. No, załamania, zwątpienia. Tylko, że to, że się przebywa właśnie w jakimś środowisku, to ci ludzie, którzy są obok, nie pozwolą na to. Wyciągają z tego. Ta pani wytrzymała 4 lata. To jest bardzo długo. Ale nie miała nikogo. Działała kompletnie sama. Przychodzi taki moment wyczerpania, przychodzi takie wypalenie psychiczno-emocjonalne, że właściwie trudno mówić tu jest już o tym, że to jest ta sama osoba co 5 lat temu. Ona jest chora, być może nawet psychicznie chora. Jest taka świetna książka Pistoriusa Martina. Opisuje to piekło, kiedy nikt nie podejrzewał, że on w ogóle jest, a on wszystko rozumiał. Wszystko. Łącznie z tym, jak kiedyś matka nad nim siedziała i powiedziała do niego, lepiej by było, żebyś już umarł. I on strasznie to przeżywał, ale na przykład pisze w tej książce bardzo pięknie, moja matka, która mnie kocha nad życie, miała taki moment i ja to rozumiem. A czy pani miała takie chwile zwątpienia? Pewnie. Siedzę w wannie, drę się, tam jest dobrze ryczeć, bo i tak ścieka do wody. Ale wychodzi pani z wanny i już jest dobrze? No trzeba się zbierać, no bo po prostu no, z tych momentów, jednak trzeba sobie też zdać sprawę, że z tych zwątpień, załamań, mroków takich, że tutaj jak to potrwa za długo, to z tego totalnie nic nie wynika. Bardzo no, karygodną rzeczą jest w cywilizowanych państwach, żeby właśnie dopuszczać do takiej samotności osoby z tak ciężkim problemem. Ile kosztuje opieka nad dzieckiem, które jest w śpiączce? Rehabilitacja podstawowa, no to są rzeczy takie między 10 a 15 tysięcy miesięcznie. Czy państwo w jakikolwiek sposób partycypuje w tych kosztach? Nie,